Witam wszystkich, chcę poruszyć temat lewicowych obrońców praw wszystkiego, co tylko się rusza, a zarazem hipokrytów, ćpunów i damskich bokserów. Pierwszy się wyłania znany nam dobrze szeryf internetu i ojciec założyciel polskiej sceny komentery. Prawdopodobnie też ojciec pędzlaka konopskiego, czyli Gargamel. Był on niezwykle oburzony jak kamień grał w Hogwarts Legasy, jednocześnie robiąc ze swojej ówczesnej dziewczyny słój na spermę. Jego przypadek jest o tyle bezczelny, iż niegdyś niszczył on małe zaczynające osoby na polskim YouTubie, które to ośmieliły się żartować ze stereotypowych zachowań kobiet. Drugim bohaterem tego filmu jest Trout Faker, czyli tak zwana bestia z Tokio. Ten osobnik zabłysnął w polskim internecie jako polski Casey Neistat i wielki autysta to znaczy artysta. Podobnie jak Gargamel stał na straży feminizmu, praw kobiet, aborcji i osób transmobilnych. Tymczasem w zamian organizował spotkania handlowo-wymienne, gdzie za gale dawał juleczkom mefedron i także podczas sesji hardcore face fucking plu gryzł i poniżał kobiety, o które to prawa tak walczył w internecie. To, co łączy tych osobników, to wyżyny hipokryzji i obłuda względem tego, co mówią publicznie, a jak sami postępują w swoim życiu. Pięknie nam to ukazuje obraz szeryfu. Internetu i wielkich lewicowych obrońców. Pytanie, które należy sobie zadać, to ilu jeszcze takich jest w polskim internecie? Czy Stanowski, Wardenga, Konopski lub Rewo też nie są tym, za co atakują różnorakie internetowe patologie? Kolejną rzeczą, która pięknie ukazała się przy okazji tej afery, to obraz skrajnych lewaków, którzy widzą problem we wszystkim od słowa Murzyn pogranie, w grę, której twórca ma poglądy, z którymi oni sami się nie zgadzają. Należy zadać sobie pytanie, czy Jaś Kapela, Maja Staśko i inni podobni im też nie mają trupów w szafie, a raczej mefedronów w kieszeni i kobiet w piwnicy.